tydzień. Wszystko, co nas łączy. Rozmowa dnia. Dzień dobry, w studiu Radia Wilno Paweł Kobak. Tydzień temu, 3 stycznia, członkowie Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizonu w Nowej Wilejce zapalili znicze na grobach polskich żołnierzy pochowanych na Rosie. Na grobach żołnierzy samoobrony wileńskiej, poległych w 1918 roku, broniąc Wilno przed bandytami bolszewickimi. W audycji Rozmowa Dnia gościmy założyciela Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizonu w Nowej Wilejce i organizatora akcji uczczenia pamięci żołnierzy samoobrony wileńskiej, historyka Waldemara Szelkowskiego. Dzień dobry panu. Witam, szanowni państwo. Żołnierze samoobrony wileńskiej. Kim byli i czym była samoobrona wileńska? Samoobrona wileńska to jest formacja wojskowa przede wszystkim. Tutaj powstała na Kresach, którą też można doliczyć do Wojska Polskiego. A więc samoobrona wileńska, ona się składała przede wszystkim z Wilnian, narodowości polskiej, tym, którym zależało na wolności tego miasta i przede wszystkim zależało, żeby bronić to miasto przed wszelakim okupantem. Chodzi o to, że jeszcze w 18 roku jesienią gospodarzami miasta Wilna byli Niemcy, ale w Niemczech buchła rewolucja. Następnie odrodziło się też państwo polskie. I akurat w tym czasie, dokładnie to koniec października 18 roku, zaczynają powstawać oddziały Wojska Polskiego, samoobrony wileńskiej. Trudno mówić, czy to jest jakaś regularna armia. To po prostu byli ochotnicy, część z nich to byli w ogóle w bardzo młodym wieku, harcerzyki lat 16-17. Cały szereg żołnierzy to też byli żołnierze z korpusu Dowmora Muśnickiego. Kiedy korpus był rozwiązany, część ich trafia też tutaj do swoich domów i już to byli żołnierze w miarę przygotowani do walki. Poza tym, do powstania samoobrony Litwy i Białorusi, bo tak szerzej całą tą formację na Kresach można nazwać, przyczyniło się w dużym stopniu Polska Organizacja Wojskowa, też Komitet Wileński. Te organizacje zbierali środki, rejestrowali ochotników i początkowo niestety tego formacja wojskowa mogła działać w tajemnicy, nie mogli ujawnić się. I dopiero można mówić, w grudniu się ujawnili przed wojskami niemieckimi, na co władza niemiecka patrzyła niezbyt przychylnie. Wówczas władza niemiecka opierała raczej nowo powstały rząd odradzającego się państwa litewskiego, tzw. Tarybę Litewską. Więc Polacy mieli zadanie bardzo utrudnione. Początkowo brakowało przede wszystkim uzbrojenia. Mundury były wszelakie, część pruskich mundurów, większość po rosyjskiej armii, właśnie z korpusu Dąbora Muśnickiego, a część byli po prostu w cywilu. Jednakże najważniejsze był zapał i chęć, żeby własne miasto należało do gospodarzy tego miasta. Czemu 3 stycznia obchodzicie jako Dzień Żołnierzy Samoobrony Wileńskiej, pamięci Żołnierzy Samoobrony Wileńskiej? Z datą obchodów Dnia Samoobrony to jest pewien dylemat, ponieważ zaczyna tworzyć się w październiku 18 roku, ale nie ma jakiegoś dokładnego rozkazu wydanego przez dowództwo. Chodzi o to, że dowódcą samoobrony Litwy i Białorusi zostaje generał Wejtko, mianowany przez Piłsudskiego, ale on przybywa do Wilna już w listopadzie, więc nieco później. Dopiero w grudniu, już rozkazem generała Wejtki, samoobrona jest dołączona do Wojska Polskiego. No ale powstało już wcześniej. Jaki dzień wybrać za najbardziej uroczysty? Można by 1 stycznia. Wówczas, kiedy w noc sylwestrową, 31 grudnia na 1 stycznia, Polacy samoobrony pod dowództwem rotmistrza Jerzego Dobrowskiego, zwanego tutaj Lupaszką, oni wówczas zdobyli tak zwane gniazdo bolszewickie na ulicy Wroniej, bo bolszewicy też działali aktywnie. Akurat w tym gnieździe okazało się, że jest ponad 1000 karabinów, naboje, granaty. Szykowali przejąć władzę w Wilnie, więc to kolejna strona zbrojna, która chciała tutaj być właścicielem tego miasta. Można było 1 stycznia, ale jednak jeszcze były wojska niemieckie. Ostatni pociąg wojsk niemieckich z Wilna odchodzi 2 stycznia. Poza tym na rogatkach miasta byli jeszcze inni żołnierze niemieccy. Niemcy całkowicie z Wilna wychodzą dopiero w nocy z 3 na 4 stycznia. Więc ta data 3 stycznia można uznawać tak, wówczas już wilnianie, Polacy panowali prawie w całości miasto. Poza tym jeszcze, 3 stycznia walczono nie tylko w samym Wilnie. 3 stycznia wówczas to już były oddziały kawalerii, powstał pierwszy pułk ulanów wileńskich. Wówczas to już były karabiny maszynowe w ręce polskiego żołnierza i Polacy zaczynali bronić Wilna poza samym miastem. Znaczy, że wyszli na spotkanie nacierającym oddziałom bolszewickim.
i akurat była styczona potyczka Oprzynowej w okolicach, dokładnie w okolicach Nowej Wilejki i tą datę też warto było uczcić. I tak wszystko to podsumowując, wybraliśmy, że chyba 3 stycznia będzie najbardziej taka symboliczna data. Wilno nasze, Wilno broni się, Wilno walczy. No niestety krótko. Bolszewicy, co naciągali na Wilno, mieli około 18 tysięcy żołnierzy. Samoobrona wileńska, trudno mówić, ile miało żołnierzy. No, około 2 tysięcy możliwie, ponad 2 tysiące, więc samodzielnie Wilna nie dali rady obronić. Oczywiście, marszałek Piłsudski w Wejce obiecał, że przyjdzie odsiecz z Polski, ale wówczas Niemcy nie przepuszczali pociągami Polaków z Warszawy do Wilna, więc odsiecz nie dawała rady dojść, bo tutaj była sytuacja naprawdę zagmatwana. Wilni już Polacy, ze wschodu idą bolszewicy, litewski rząd jest w Kownie. Niemcy natomiast kontrolują i Kownę, i Alitus, i część Białorusi, również miasto Brześć, ten węzeł kolejowy, więc tutaj trudno było mówić, czyja naprawdę dłużej władza się utrzyma. Polakom udało się tylko do 5 stycznia, następnie samoobrona musiała się wycofać z Wilna. Jest pan założycielem klubu rekonstrukcji historycznej garnizonu w Nowej Wilejce. Co to za klub? Ilu zwolenników liczy? Czym się zajmujecie w klubie? Kiedy zakładaliśmy tę organizację, dokładnie było to 5 listopada 2014 roku, no prawie w tym samym czasie, co samoobrona powstawała. No więc wówczas było 7 osób założycieli, część z nich to byli historycy, podobnie jak ja, co pracują w szkole na co dzień, wykładają historię. Część to były osoby, które pasjonują się historią. Też był taki bardziej w tym doświadczony Jarosław Szostko, który już próbował rekonstruować tak samodzielnie 13 pułk ulanów wileńskich, bo już miał mundur, jakieś większe przygotowanie, więc ta garstka osób. I celem naszym było, i teraz jest oczywiście, żeby i zachować dla historii, i propagować dzieje wojskowości polskiej. Przede wszystkim 3 pułków, które stacjonowały w garnizonie Nowowilejce w latach 1922-39, a to jest 13 pułk ulanów wileńskich, 85 pułk piechoty, Szczelców Wileńskich jeszcze tak nazywano, oraz 19 pułk artylerii lekki. I co właśnie istotne, wszystkie te 3 pułki wywodziły się z samoobrony wileńskiej. Bo akurat kawaleria na czele z Dąbrowskimi braćmi, ona się przebiła przez wojska bolszewickie i niemieckie do Brześcia, się połączyli z wojskiem polskim. Oni zużyli broni. Natomiast większość piechoty była rozbrojona przez Niemców w miejscowości Białowaka i następnie byli przetransportowani na ziemię, gdzie już były władze polskie i właśnie oni zaczęli też tworzyć, byli wcieleni do dywizji litewsko-białoruskiej i stworzyli zalążki 85 pułku piechoty, a potem i 19 pal powstaje. Więc to wszystko bardzo powiązane, dlatego nam dzieje samoobrony też są bardzo ważne. Propagujecie pamięć historyczną, z tego co wiem, podróżujecie, jeździcie po szkołach polskich w mundurach, z amunicją, opowiadacie o dziejach historycznych. Wiem też, że byliście bohaterami jakiegoś filmu, kręcono z wami film. Zapraszają was do Warszawy na różne imprezy patriotyczne. To prawda? Tak jest. Jeżeli chodzi o szkoły, no to jakby na co dzień mamy lekcje historii, ale jak przyjeżdżamy w mundurze, przywozimy szable, przewozimy naboje, oczywiście to nie jest karabin prawdziwy, ale jednak te wszystkie repliki są doskonałe i mało tego, że opowiadamy o historii, no to dajemy możliwość młodzieży włożyć mundur, wziąć do ręki szable, lance, karabinek, no to zupełnie inaczej wówczas odczuwają historię. I w ogóle z mojego doświadczenia wynika, że młodzież nasza wileńska, ona dużo więcej wie o wojsku sowieckim, bo sowieckie filmy lecą, czy niemieckie, amerykańskie, wojsko polskim, jest naprawdę znikoma wiedza. Bo kiedy włożę furażerkę na głowę, no to już widzę w młodzieży, nieraz sama ręka się podnosi, żeby zasalutować. Ale jak salutują? Zupełnie inaczej, nie jak Polacy. Mało który pamięta, zna, jak salutuje polski żołnierz. I to właśnie naszym celem jest, żeby pokazać, że żołnierz polski to był bitny żołnierz, który bronił swój kraj. I akurat wielu żołnierzy wodziło się z tej części kuli ziemskiej, właśnie z Wilna, z Wileńszczyzny. I dlatego staramy się nie tylko po szkole jeździć, ale też jakieś piszemy artykuły propagujące tych żołnierzy i ich czyn zbrojny. No i też staramy się brać udział w rekonstrukcjach. W rekonstrukcjach walk jeszcze nie braliśmy udział jako całość garnizon, no ale na przykład kiedy w ubiegłym roku w grudniu było 100 lat wkroczenia legionów polskich
znaczy to w ubiegłym roku, czy w 16 mam na myśli, była rocznica wkroczenia Legionów Polskich do Warszawy. Wówczas też byliśmy, utrzymaliśmy mundury legionowe i maszerowaliśmy. To też była to wspaniała impreza, gdyż wzięło udział ponad 400 konstruktorów. Byli też uczniowie z różnych szkół polskich, oczywiście z Polski. No i poczuliśmy tą jedność żołnierską, powiedzmy. I kawaleria była, karabiny maszynowe, my byliśmy piechotą w tym wypadku. Poza tym jeszcze we wrześniu tego roku Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii imienia Częstego Pułku Ulanów, a właśnie mamy stały kontakt z tą organizacją i w pewnym stopniu też inspirowali założenie naszej organizacji. Bo początkowo myślałem, że raczej piechotą będziemy, bo kawaleria to bardzo droga zabawa, bo to trzeba i mieć konia, przynajmniej brać lekcje, a jedna lekcja, jedna godzina u nas tutaj na Litwie to 15 euro. Więc początkowo myślałem, że no raczej nie pasuje nam. No ale oni mówili, że to wspaniale też i kawalerię rekonstruować. No i właśnie Szostko też to samo mówił na naszym zebraniu założycielskim. Postanowiliśmy, że wszystkie trzy formacje możemy rekonstruować. I dlatego kawaleria też u nas istnieje. I właśnie, kiedy ten KOSK, tak zwany, z Kielc, utrzymał pieniądze na kręcenie filmu, dokładnie nazwa Piosko o Bylinie. Wówczas, skoro część wydarzeń historycznych o Bylinie miało miejsce w Wilnie, dokładnie kiedy ulanie byliniacy odbili Wilno od bolszewików w kwietniu 19 roku, no to wówczas były też pewne sceny kręcone tutaj, w Wilnie. No i oczywiście wówczas my się wcieliliśmy w byliniaków. Były mundury legionowe, jak to mieli kawalerzyści Byliny. No i też to wspaniałe uczucie, żeby tak pod mundurę, w mundurze klęczyć przy ostrej bramie. A jak odbierali Litwini, zwykli Litwini, przecież widzieli was w mundurach polskich? Odbierali bardzo łagodnie. Nie było jakiegoś tam hasła, ktoś może zezem spojrzał, ale jakoś ja osobiście wówczas musiałem jakby to zagrać, no to nic takiego nie wiedziałem. A poza tym bardzo częściej turyści, zwłaszcza kiedy już byliśmy tam przy katedrze, to prosili o wspólne zdjęcie. Jest pan nauczycielem historii w szkole imienia Ignacego Kraszewskiego w Nowej Wilejce. Jaki jest poziom wiedzy? Wspominał już pan trochę o wiedzy. Jaki jest poziom wiedzy z historii Polski wśród polskich uczniów? Bo przedmiotu historia Polski w polskich szkołach Republiki Litewskiej nie ma. Czy może się mylę? Historia Polski może się douczyć tylko, jeżeli jakieś kulka są, bo jako takiej nie ma. No i oczywiście o historii, z historii Polski nasi troszkę wiedzą. Właśnie te wspólne dzieje. Zaczynając od Unii Krewskiej, wówczas o Polsce się więcej mówi, następnie aż do wieku XIX, do powstania styczniowego, a potem już drogi się rozchodzą. Oczywiście to wszystko, co pisze się o Polsce, to niekoniecznie pozytywnie. Jest też dużo słów krytycznych. Jeżeli weźmiemy tę Unię, no to ciągle podkreśla się, że dzięki Uniom zaczęła się polonizacja na Litwie. No, raczej warto używać wyraz polonizowania się, bo to nie był proces przymusowy, no ale skoro dwór królewski, a Wielki Książę Litewski był jednocześnie królem polskim i dwór przy królu mówił po polsku, dlatego elita tego języka się uczyła, a potem powstają sejmy po Unii Lubelskiej, no sejmie też mówiono po łacinie bądź po polsku, więc znów ten język stał się prestiżowym, no i stąd coraz więcej się rozpowszechniał. No więc mówią i ujemnie, a jednocześnie mówią, że tak, dzięki Uniom udało się pokonać wroga, Krzyżaków bądź Rosję Iwana Groźnego. Jeżeli chodzi o XX wiek, no tutaj już znów jest mowa o Polsce, o roku 1918, 19 i 20. No i tutaj przede wszystkim różnie traktowany jest marszałek Piłsudski. Po pierwsze, mówię o nim jako o tym, który zatrzymał nawalę bolszewicką w 20 roku, a w ten sposób ochronił również Litwę. Z drugiej strony, no, mówią o podstępie Piłsudskiego, o agresji Piłsudskiego, kiedy Wilno było przedmiotem sporu między Polską i Litwą i wówczas doszło nawet do konfliktu zbrojnego. Więc różnie jest traktowany. Tutaj jest duża praca nauczyciela, jak to należy przedstawić dla młodzieży Piłsudskiego, czy ogólnie tą Polskę. Bo jeżeli brać tylko słowa z podręcznika, to raczej powstaje negatywny stosunek do Polski. A należy przypomnieć, że jednak strona polska miała swoje spojrzenie. I warto przypomnieć, że na przykład w 20 roku w Wilnie większość stanowili Polacy. Na drugim miejscu byli Żydzi. Potem dopiero Białorusini, Rosjanie, Litwinów i jeszcze mniej. Pamiętać o tych, komu zawdzięczamy, że dzisiaj żyjemy w wolnej Europie, jest naszym obowiązkiem. Bo gdyby nie oni, nie byłoby i nas. Dziękuję wam, że pokazujecie młodemu pokoleniu, kim są ci prawdziwi bohaterowie.
też się bardzo cieszę, że jest pewne zainteresowanie tym tematem. Przede wszystkim nawiązują do roku 2018, z Teatru Rdzenia Państwa Polskiego, no to więc każdy więcej czy mniej, czy puszpera w Google, czy jakąś książkę weźmie do ręki, zobaczy, a co to w końcu było, dlaczego o tym tak dużo się mówi. Przede wszystkim u nas teraz mowa jest o Rdzeniu Państwa Litewskiego. Tak, tematy ważne, o tym dużo się mówi, ale w Polsce mówi się o państwie polskim, no a Polska to nie za miedzą teraz już jest, teraz już jest faktycznie obok, a uwzględniając, że internet nie ma granic, telewizja, no to dlatego ten temat jest coraz bardziej poruszany, no i w tym roku mamy to ogromne zadanie, mamy przygotowanych parę projektów, jeżeli będą sfinansowane, to uda się ich na szerszą skalę te projekty zrealizować. No to więc mamy dużo pracy i właśnie się cieszę bardzo, że jest temat, o którym chcemy mówić i jest temat, o którym ludzie chcą słyszeć, więc jest co robić. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia gościliśmy założyciele Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizonu w Nowej Wilejce i organizatora akcji uczczenia pamięci żołnierzy samoobrony wileńskiej, historyka Waldemara Szelkowskiego. Do usłyszenia. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.